Mamy wtorek i mamy przecieki odnośnie RTTK Teamu drugiego, ale zanim do tego przejdziemy, mamy też nowy tryb Rush, dwa tryby Max 88 i tryb Obrona to Atak, widzowie, możemy grać tylko środkowymi obrońcami. Jakaś premia jest prawdopodobnie w tym ESIO, Obrona to Atak może być, ale w tym Witamy w Rush raczej nie. Ale fajnie, bo teraz można grać lepszymi kartami przez jakiś czas. To niby jest przez 9 dni, to jest przez 2 dni i wydaje mi się, że tu będzie premia, a w tym drugim raczej nie będzie premii w tym trybie Rush. W każdym razie fajnie, że dodali, można coś nowego pograć. Jest no zlikowany już drugi team RTTK. No i muszę powiedzieć, że wcześniej, bo przecież mamy już, no mamy co, mamy poniedziałek, tak? Mamy już zlikowany cały team, mamy Kane'a, mamy Van Dijk'a, mamy Loftus-Cheeka, Havertza, Branta, Barcole, Bentaleba, Godfreya, Gonzalo Inacio, Thurama mamy z Juventusu, fajna karta może być. No i z tej kobiecej Miedema, Antoni Sulliva, jeszcze z Ligi Europy, Dybala, Nico Williams, Zubimendi, Ziyech tutaj Garnacho, zlikowany, ale będzie w teamie drugim oczywiście, Isco i Malo Gusto, także, no, ciekawie. Mamy do wbicia trzecią ligę, w zasadzie dwa mecze musimy wygrać. Wczoraj byłem już na takim, w takim momencie, zaspoileruję oczywiście odcinek, jeżeli ktoś nie oglądał. Miałem boosta na tym, co teraz tutaj, na tym etapie, co teraz tutaj jestem. Strzeliłem gola pod koniec, oczywiście na zwycięstwo, po czym zaraz poszła kontra, Davis oczywiście na dziewiątce jakoś się pojawił i strzelił mi gola. No i zremisowałem, przez co straciłem boosta, no i też okazję na wbicie tej trzeciej ligi. Mam nadzieję, że teraz będziemy wygrywać, dwa mecze musimy wygrać. Gdzieś tam wbiegł między moimi obrońcami i nagle sobie strzelił gola. No ja nie wiem jak. Tak było. No Davis, nie? To jest ten Davis, no w ogóle tak. No zobaczcie w odcinku, widzowie. Zobaczcie w odcinku na YouTube. Jak ten Alex Garcia, Alex. Wiesz co, spoko. Nie jest jakiś, nie czuję, żeby był top, ale jest taki idealny na średnią półkę. I teraz mam jakieś zdywane podpowiedzi jak dla jakiegoś bota. Dobra, Finezja, tracę bramkę. A i te finezje, ej, z tej pozycji za każdym razem wchodzą. Jak się dobrze ustawisz, a rywal nie da rady tego obronić, to pięknie to wchodzi. Naprawdę jest top. Ale co jest? Nie no, Mohamed Salah. Zciwy dym, stary. Oj, teraz spierdzieliłem, no niestety. Co sądzisz ten, że Olsza Kumpel wygrał turniej streamerów? Myślę, że spoko, bo ja myślę, że iNetEasy może wygrać go. Ale, bo w ogóle najlepsze jest to, że iNetEasy gra normalnie FIFA przez pół roku, tryharduje, robi te streamy. Olsza Kumpel se na w***ce robi streama sponsorowanego z jakiegoś turnieju streamerów i łup, wygrywa turniej w ogóle, nie? iNetEasy oczywiście się wkurza na niego, że coś tam. Jest! Mamy to! 3-2! Napierdzielamy gościa! Ale ładnie tutaj przedryblowałem, przytrzymałem tą piłkę plecami. Nie no, dobrze się przemknął. Idziemy dalej. Teraz gościu mi będzie próbował wcisnąć jakąś bramkę z daleka, więc muszę uważać, bo tutaj naprawdę, no będzie dym, nie? Bo już tak zrobił właśnie w poprzedniej... No właśnie, próbuję tu wypuścić ziomeczka. Właśnie tak zrobił w poprzedniej tej... Oj, zablokował się. Przestań, chłopie, przestań mi tutaj podchodzić. Ale teraz poleciał pasik! Alvarez! I mamy 4-2, pięknie! Piątka z tyłu też nie jest jakaś idealna. Jest, mamy to, widzowie. Mecz o awans teraz. Rutek 102. Ej, ja z widzem grałem. Moi drodzy, godzina 19. Sprawdźmy, co się dzieje w tej grze. Dostaliśmy kolejne podwójne ulepszenie 77+ i Giovanni Lo Celso z Realu Betis z Ligi Konferencji na SPO. Dwa składy wymagane. 84-85. Not bad. 4-3 SPO, taki typowy. Może powiedziałbym, że TSP. Tak poza tym, widzowie, czy to jest najgorszy content w poniedziałek? No, widzowie, nic nowego nie ma. Zobaczmy, jakie ewolucje tutaj ewentualnie są. Nie dostaliśmy żadnej nowej ewolucji, niestety. Dobra, zobaczmy, jakie są zadania ewentualnie w FC 25 nowe. Czy coś dodali nowego? No niestety, moi drodzy, no niestety nic konkretnego nowego nie ma dzisiaj. Także zobaczymy ewentualnie, co jeszcze w sklepie. A w sklepie też nic nowego. Widzowie, no dzisiaj są tylko rozbudowy i dodali Giovanni Lo Celso. Także zróbmy sobie te rozbudowy i zobaczymy, co z nich trafimy. No szkoda, bo się spodziewają czegoś lepszego niż taki słaby content, tak? Jedziemy, paczka piłkarzy rozbudowy 77+ i zobaczymy, co będzie w tych paczkach. Dzisiaj niestety bez pików, bez żadnych paczek ciekawych, tylko taki skromny content, bo EA Sports niestety nie dostarczyło nam nic w tym tygodniu. Mamy Tadicia jako pierwsza paczka. Mukiele, Tadic, dobra, to damy skip. Jedziemy dalej, druga paczka może, bez walkoutu. SPD, Brazylia, Casemiro, no, 84, ale taka paczka nawet spoko z taką oceną, bo no, ciężko jest trafić 84 z tej paczki.
Albo się trafia coś słabego, albo jakiś walkout. To na duplikat. I ostatnia paczka rozbudowy. Ale bez walkoutu, niestety. Jakaś pani prawdopodobnie. HPD z Holandii z pizzy kojarzę. Tylko HPD z Holandii z Ajaxu bodajże. Tak, zgadza się. Skąd ja to kojarzę, to... Już sami wiecie, bo w poprzedniej FIFA ona się trafiała praktycznie co chwilę z tych słabych paczek. No i teraz wraca tutaj w tej paczce rozbudowy. Dobra widzowie, no to pora na mecz o awans. Pora na mecz o trzecią ligę. Z kim my gramy, to nie wiem. Ale gramy na stadionie rywala na wyjeździe o awans. I składzik. Muszę powiedzieć, że... No tak powiedziałbym, że okej. 4-5-1. Ustawienie. Pierwszy raz takie widzę w ogóle, żeby ktoś grał w takim ustawieniu, ale może jakoś inaczej ma to ustawione. W takim razie jedziemy. Aj, pierwsza bramka była prawie nasza. Prawie. Nie, no co się dzieje? Dobrze, dobrze, obronił. Obronił, obronił. To najważniejsze. Ale denerwuje mnie takie coś, że obrońca nie potrafi sobie poradzić z napastnikiem tutaj. Ale wylewy, no trochę tak. Ale może teraz. Mohamed Salah, dobre podanie. Ale dupa jasna, pierdzielona, gdzieś tam, dobra, koniec połowy. No remis w sumie nic nam nie daje, no ale z drugiej strony będziemy dalej w meczu o tą trzecią ligę. Tylko szkoda, że nie wiem, no nie ma tutaj żadnych konkretnych sytuacji. Miałem tutaj świetną sytuację z tym Salahem, mogłem coś zrobić i oczywiście podanie dalej nie siadło jakoś dobrze. Nawet nic nie zmieniam. Teraz sytuacja dla niego. Oj, Dalot, popełniłeś błąd. No teraz to żeś nie wiem po co nam poszedł. Kevin De Bruyne! 1-0 w meczu awans. Wiedziałem, że trzeba chwilę poczekać. Trzeba coś zagrać. Kevin De Bruyne świetnie się ustawił. I taka piękna wkręta z lewej nogi. Czekaj, bo znowu tutaj kick-off leci. Dobrze, brawo. Wow! No muszę przyznać, że nie wiem, czy więcej farta, czy niż rozumu, ale mocne to było. Aha, już widzę o co chodzi, widzowie, już widzę o co chodzi. On to będzie chciał podać. No i haha, no i trzymaj się. Łap to, łap to. Koniec, koniec, widzowie. Mamy trzecią ligę, idealnie właśnie na czwarteczek wbitą. Chociaż ta obrona naprawdę tutaj była kluczowa właśnie w tych ostatnich minutach. Udało się, udało się. W końcu, widzowie, praktycznie w jeden tydzień dwie ligi wbite pod rząd. Dwie ligi pod rząd. Nie no, naprawdę, szybko, szybko to zrobiliśmy. Teraz musimy do drugiej cisnąć. Zobaczymy. Na razie trzecia liga wita serdecznie z buścikiem. No ta druga liga będzie jeszcze gorsza, więc zobaczymy, czy się uda to zrobić. Na szczęście mamy ulepszone nagrody i to dopiero w poniedziałek, więc jest dobrze. No i mamy, widzowie, paczunie. Paczunie 84 plus paczki, dwóch piłkarzy 80 plus, 82 plus, 77 plus. No to może tym razem, moi drodzy, będzie coś ciekawego. Zobaczmy. Okej, otwieramy w takim razie najpierw złotą paczkę, a w tej złotej paczce Patrick Schick Foder. To możemy skipnąć. Szmodix, dobra, skip. Paczka dwóch piłkarzy 80+. Napastnik brazylijski Richarlison. Nie, albo Gabriel Jesus może być. Jesus? Tak jest, Jesus. 84. Dobrze, 82. Szkoda, że downgrade, ale on chyba już nie gra tak jak kiedyś. Dobrze grał w tym Arsenalu. O, Loftus Cheek przy okazji. Będzie oczywiście w wersji RTTK już w piątek. Paczka dwóch piłkarzy 80+. Niestety nic nie ma. Lewo obrońca Niemcy, Raum, co najwyżej może jakiś ten. Niestety Raum w tej paczce. A w tej paczce też nie mamy walkoutu, niestety HPD. Z Hiszpanii, MLS, Busquets, Inter Miami oczywiście. Busquets, Messi, Suarez. Suarez nie, Suarez mógłby być. Suareza chcieli w MLS, ale w końcu do transferu nie doszło. Rashford! Ej, ale karcioszka trafiona z tej paczki niespodziewanie. Rashfordzik. W 20 tysięcy. No i te już nagrodę oddały. Jedziemy dalej. Paczka trzech piłkarzy 82+. Niestety też bez walkoutu, ale może jakieś miłe zaskoczenie będzie, no. Messi z portugalskiej ligi. Benfica. No Di Maria, legenda oczywiście. O, to jakieś duplikaty, to skipniemy. Paczka dwóch piłkarzy, a tutaj może... O, jest walkout widzowie. Mamy środkowego obrońcy z Francji, Saliba, nie, Arkema, Renard, 88. No i to jest pozytywna wiadomość na zakończenie tego dnia z tymi nagrodami. A ten Renard jest dobrym walkoutem, ale jest duplikatem. A, duplikat stary, ja wolałbym takie duplikaty niż te 80-ki. O, teraz chyba Maxi o 1 leci. Czekajcie, Francja, prawoobrońca, La Liga? Barcelona? Kunde! Vamos!
Co za potężny traf za puchar, widzowie. Jules Koundé z paczki. Ile tam było? 80 plus? 77 plus? Co za win, big win. Małe stawki, wysokie wygrane. Ja nie wiedziałem, bo ja zapomniałem, że on jest na PO właśnie, bo ja zawsze go kojarzyłem z SEO i właśnie nie skojarzyłem sobie, że to PO jest. I ładnie, ładnie, widzowie. Ile on to kosztuje w tym momencie? O kurde, 140 tysięcy. 130, jaki on jest drogi. O kurde, blaszka. Ej, chyba trzeba zagrać. Znowu bez walkoutu. No ale słuchajcie, jak jest bez walkoutu i mamy znowu takie zaskoczenie w postaci Koundé czy Rashforda, to ja taki brak walkoutu mogę przyjąć. Naprawdę. No i paczka dwóch piłkarzy, 84 plus, widzowie, czy będzie walkout, czy jest? Jest walkout. Środkowy pomocnik ofensywny Bruno, ale czy podwójny? Niestety nie. Pojedynczy walkout Bruno Fernandes z tej paczki, 84 plus, to jest też dobra wiadomość. Bruno Fernandes, świetne strzały, świetne podania, ale na pewno nie lepszy niż Kevin De Bruyne, no i Benjamin Pavard. Dobra, paczka piłkarza 78 plus, nie jest to jakaś mocna paczka, ale może jakiś ciekawy zawodnik wyleci. Esio, Francja, Serie A? Kumo, no i Varane z tej paczuni, no i niestety nie trafia mi nic dobrego, za jeden meczy crash, ale niech będzie. Świetnie, że mamy awans i świetnie, że możemy walczyć o drugą ligę, także widzimy się na streamie, do zobaczenia, miłego dzionka. Cześć!